Witam siostry i bracia, witam internautów. Sięgnijmy do dosyć znanego tekstu Słowa Bożego, mianowicie list do Hebrajczyków, 6 rozdział, pierwsze 2 wersety i później 11 i 12. Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga, nauki o obmywaniach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca. Abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Minęło już trochę czasu od kongresu w 2014 roku, na którym przeczytany tekst był podstawą rozważań i wykładów. Postanowiłem zrobić suplement do tego okresu, tego czasu, do tych wykładów, a to ze względu na to, że już lada moment dla chętnych będzie kolejny kongres, więc by się jeszcze nie spóźnić z moim suplementem, to dziś chcę o tym nieco powiedzieć. Odnoszę takie wrażenie, że zbyt często zaczynamy wiele duchowych przedsięwzięć od nowa. Ciągle na starcie. Jako chrześcijanie mam wrażenie, że ciągle lubimy być na starcie. Czyżby doszło do falstartu? A to wtedy mamy żółtą kartkę przynajmniej za falstart. Słowo Boże powiada, nie powracając do podstaw nauki. No, my jako zielonoświątkowcy lubimy wracać zawsze do tego samego i zawsze jesteśmy na początku. Dary duchowe i zawsze od początku zaczynamy je mielić. No, ale powinniśmy już być trochę dalej. Myślę, że falstart. Nie możemy tkwić ciągle w przeszłości i liczyć na postęp, bo nie będzie nigdy przyszłości. Kiedy kończysz szkołę podstawową i idziesz do średniej, to nie oznacza, że porzucasz całe nauczanie, jakie miało miejsce w szkole podstawowej. I w gimnazjum albo w średniej szkole zaczynasz wszystko od początku. Znów uczysz się pisać, czytać, składać wyrazy w pełne zdania, prawda? Byłoby to śmieszne, byłoby to nielogiczne. Wchodzimy na pewien wyższy poziom. Nie opuszczamy tego, cośmy już zdobyli, ale idziemy dalej. Nie możemy tkwić w przeszłości i mieć nadal postęp. Jeśli będziemy się wlec z tyłu, to nie dojdziemy do następnego poziomu. Jeśli nie będę kontynuował mojego życia w teraźniejszości, spoglądając na przyszłość, to tkwię w przeszłości. Ale nigdy nie będę mieć wtedy przyszłości. Jeśli tak postępujemy jako ludzie wierzący, to trzymając się przeszłości i nie przyspieszając do przyszłości, zostaniemy w tak zwanym duchowym rozkroku. Nie będzie żadnego postępu. Pewien chłopiec próbował nauczyć się jeździć na łyżwach. I tak wiele razy upadał, ucząc się jeździć na tych łyżwach, że w końcu pewien człowiek podjechał do niego i mówi: chłopcze, zrezygnuj, zanim się zabijesz. Twarz poobijana, krew z nosa leci, a ty uparcie ćwiczysz łyżwy. Proszę pana, nie po to kupiłem łyżwy, by zaniechać tej nauki. Ja chcę się czegoś nauczyć. A my czasami, jak sobie guza nabijemy takiego duchowego, o, larum, pół Polski poruszone, postawione na baczność, grupa modlitewna i walczymy o skrzywiony paluszek.
Kiedy wystartujesz, to wiesz, że diabeł zawsze sidła założy i zawsze jakieś problemy będą. Nie powracając ponownie do podstaw nauki. Steve Woźniak to jest inżynier i wynalazca polsko-niemieckiego pochodzenia, projektant i konstruktor komputerów Apple, uważanych za jedne z pierwszych komputerów osobistych. Jeden z trzech założycieli potężnej firmy Apple Computer. Ale swój pierwszy komputer zbudował, mając lat 14, w garażu. Ale nie zaniechał tych swoich konstrukcji. Potem poznał Jobsa, założyli firmę i jest konstruktorem najlepszych chyba na świecie komputerów. Tak się mówi przynajmniej. Nie wiem, bo nigdy takiego nie miałem. Trochę za drogi. On szedł od pewnego poziomu dalej. Nie stanął, nie zadowolił się. No, mam 14 lat i już skonstruowałem komputer. To tylko trzaskać w garażu teraz komputerki i pieniądze same przyjdą, prawda? Ale tak się nie stało. On szedł dalej. Nie jakobym apostoł Paweł powiada, już osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Co zdarza się, gdy zatrzymujemy się w naszym duchowym postępie? Kiedy woda stoi w zbiorniku zbyt długo, w zbiorniku, do którego nie ma ani przypływu, ani odpływu, to co najczęściej się zdarzy? Wyschnie. Ale jeśli nie wyschnie, to zzielenieje. O-o. Właśnie. Czy na pewno amen? Bo albo zzielenieje, albo zgnije ta woda. Ale do spożycia to ona się na pewno nie nada. W tak zwanym międzyczasie tworzy się zielony dywan, który tę wodę czyni niezdatną tak naprawdę do spożycia. Kiedy chrześcijanin zatrzymuje się w martwym punkcie i nie idzie dalej, a powraca ciągle do początków, zaczyna być taką martwą wodą. Albo wyschnie, albo się stworzy taki kożuch, że nic tam już tlenu nie będzie w tej wodzie. Jedną dzisiaj z popularniejszych ryb akwariowych jest rekin. Kiedy złapie się rekina małego i wrzuci się go do akwarium, to wyobraźcie sobie, że on rośnie tylko do pewnego momentu. Proporcjonalnie do wielkości zbiornika, w którym się go umieści. I mimo, że będzie dojrzały, będzie taki malutki. Ale będzie w pełni dojrzałym rekinem. I czasami mam takie wrażenie, że niektórzy chrześcijanie zostali wpuszczeni w tak ograniczony zbiornik i się nie rozwinęli. Pozostali w rozwoju dziećmi, duchowymi dziećmi. Naturalny wzrost jest spontaniczny, ale duchowy wymaga wysiłku i pilności. Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym. Bóg zawsze zachęca nas do następnego poziomu. Jedyną drogą, by to uczynić, jest zwróć się, nie stój. Przykłady mamy w Ewangeliach. 10 trędowatych, kobieta cierpiąca długo na krwotoki, człowiek niewidomy. Oni wszyscy otrzymali uzdrowienie, gdy poszli, gdy zwrócili się, gdy byli w drodze. Nie stali, ale stało się to, gdy szli, gdy mieli jakiś postęp. Coś się zdarzyło. Ruszyli i zdarzyło się. Jeśli dziecko nie rozwija się fizycznie, to na ogół musimy udać się do lekarza. Chcemy przynajmniej sprawdzić, co się dzieje. Dlaczego nie rośnie? Dlaczego nie rozwija się? Jeśli nie rozwija się emocjonalnie, idziemy do psychologa.
i sprawdzamy, co się dzieje. Dziecko na pewnym etapie jest kochane, rozpieszczane, tykający wulkan. Jak zasypia wieczorem, oddychamy, mówimy, no nareszcie, chwila ciszy, spokoju. Ale tak nie może być cały czas. W pewnym momencie, gdy dziecko nadal tak się zachowuje, a już ma swoje lata, musi się zapalić czerwona alarmowa lampka. Coś jest nie tak. Dziecko wyrasta z tej swojej dziecinności i zaczyna inaczej myśleć. Nabiera nowych rzeczy, poznaje nowe rzeczy, rozwija się. Staje się dzieckiem, które osiągnęło stosownie do swego wieku pewien poziom. A jak jest z naszym życiem duchowym? By być niedojrzałym, nie potrzebujemy żadnego wysiłku. Nie trzeba nic robić. By osiągnąć dojrzałość, potrzeba wiele pracy. Duchowości nie osiąga się jednym halleluja. Na pewno nie. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazał tę samą gorliwość. Oto nasza motywacja. Wewnętrzna, wynikająca z Bożego Słowa. Ludzie często powiadają, a chrześcijaństwo to dla słabych uszy, tchórzy, ciepłych kluch. Ale prawda jest inna. Potrzeba wiele odwagi, by być chrześcijaninem. Moja wiara ode mnie wymaga bardzo wiele i tego, co najlepsze. W rzeczywistości zostanie chrześcijaninem wymaga wiele odwagi. Musimy mieć determinację, ponieważ nasze poświęcenie, nasza determinacja zostaną przetestowane. Nasz przeciwnik nie chce, byśmy szli dalej i będzie testować naszą wiarę. Będzie zawsze stawiać coś na naszej drodze, co będzie wymagało przetestowania. Będziemy musieli się opowiedzieć. Każdego dnia jesteśmy stawiani przed wyborami. Wybieramy między właściwą rzeczą albo wygodną. Trzymamy się zasad lub też robimy unik dla wygody. Możemy decydować się, że uwierzę Bogu, zaufam Jemu, nawet jeśli nie rozumiem wielu rzeczy, jeśli nawet mam wątpliwości. My czasami zabezpieczamy się pełni nieufności, podkładamy sobie tak zwaną duchową poduszkę. No, gdyby coś się nie powiodło, to trzeba mieć jakieś wyjście awaryjne. Codziennie stajemy przed takimi decyzjami. Wyznanie grzechów jest bolesne, na pewno. A z boku słyszysz głos. Nie przyglądaj się sobie tak. Płyń z prądem. Zacieraj ślady. No i potem mamy chrześcijan z karłowa ciałych. Nie ma niczego niewłaściwego w tym, że chcemy coś osiągnąć. Chcemy pójść do przodu. Niewłaściwe jest, gdy tymi małymi rzeczami pogardzimy. My lubimy wyznawać gigantomanię. Był taki czas, że w budownictwie ta gigantomania dominowała, a zwłaszcza byli tacy jedni, co zawsze myśleli, że najlepsze. Mamy teraz w prezencie w Warszawie na środku taki gigantomaniacki budynek, prawda? Nie wiadomo, co z nim zrobić. Ani to zburzyć, ani wyremontować. Ale kiedy już osiągamy większe rzeczy, chcemy lepszych. Kiedy dostajemy lepsze, wtedy nie możemy powstrzymać się, jeśli nie mamy najlepszych. Gigantomania. I ludzie wierzący też tak często chcą. Jeszcze nie zrobił dobrze kroku wiary, ale już by cały świat ewangelizował. A jeszcze swojej mamie nie powiedział, swojemu bratu. Ale świat już ma zewangelizowany. Ale tylko tu w myślach. Jeszcze palcem w bucie nie kiwnął. Ktoś mówi na przykład, chcę być kaznodzieją. Dobrze, pozamiataj kaplicę, skoś trawę. A ja mam powołanie. Widocznie nie masz do niczego powołania. Oto klucz, jaki daje Jezus.
Dobrze, sługo dobry i wierny. Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości Pana swego. Jeśli nie umiemy być nad małymi rzeczami wiernymi, to jak możemy wykonać wielkie? Te wielkie nas przyduszą. Taki rozpłaszczony będziesz jak pod dobrym głazem. Wierność służbie, obojętnie jak wielkiej czy małej, jest ważna. Może nam się wydaje, że to jest nieistotne, ale skąd wiesz, że dla drugiego człowieka to nie jest bardzo ważne, co robisz? Maleńka rzecz, ale dla kogoś innego ona może być bardzo wielką, ważną. Dlatego nie możemy pogardzać rzeczami małymi, gdy Bóg każe nam je zrealizować. No tak, ale mamy takie trzy grupy ludzi. Pierwszych nazwałem łodziami wiosłowymi. Tych zawsze trzeba popychać. No weź te wiosła, no weź trochę popracuj. No, pracuję, ale jakoś tak z miejsca ani rusz. Łodzie wiosłowe. Trzeba ich ciągle popychać, trzeba ciągle zachęcać, trzeba ciągle tam gdzieś ten kajak pchnąć, a i tak wróci na brzeg. Są ludzie żaglówki. Ruszają tylko wtedy, gdy mają sprzyjający wiatr. Pędzeni pod muchem duchowych wiatrów. Gdzie ty byś ich nie spotkał? Co tylko konferencja, oni już tam są. Napompowani, takie balony wracają. Potem wentyl puszcza, wyrwało i już niewiele pozostaje. Pędzeni pod muchem wiatru. Nastawiają żagle, ale nie ruszą dalej, jak się wiatr skończy. I są tacy, których nazywam statki parowe. To jak czołgi. Czy jest wiatr, czy mają wiosła, czy nie, ten statek cały czas idzie do przodu. Zdążają do wyznaczonego celu. W której grupie jesteśmy? Duchowy wzrost powinien być celem każdego z nas. Dojrzałość jest wyborem. Ona nie dzieje się automatycznie. Żyjemy w takim świecie, w którym wszystko ludzie chcą mieć za darmo. I to byłoby najlepsze życie. Ale nie możesz wzrosnąć, kiedy nie włożysz wysiłku. Nie spędzisz czasu robiąc rzeczy, które tworzą wzrost. Jeśli chcę duchowo urosnąć, a nigdy nie przeczytałem Biblii, nie modlę się, nie chodzę do kościoła, to jest niemożliwe. I nie mówcie mi, że kościół nie zbawia. Ja mogę być w domu, do kościoła nie muszę chodzić. A ja nie chcę do duchów mówić. Ja chcę do żywych ludzi mówić. Chcę, byście byli w ławkach. Chcę was widzieć. Chcę popatrzeć. Przywitać się. Uśmiechnąć. Chcesz dobrego małżeństwa, a nie inwestujesz w nie. Jest niemożliwe, by było dobre. Chcesz, by Bóg błogosławił finanse, a nie inwestujesz w Królestwo Boże. Nie oczekuj efektów. To jest niemożliwe. Jeśli nie chcesz solidnie pracować, jak możesz mieć dobre finanse? No wiesz, taka zasada kiedyś była, może jeszcze się uchowała, ja trochę oderwany może jestem od życia. Są pracownicy, którzy jak przyjdą, to opowiadają, oni chcą tak pracować, by ręce i nogi odpoczywały. Głowa jedynie. Niedojrzali. Ale wiek naprawdę nie określa dojrzałości. Niedojrzali chrześcijanie są zagrożeniem sami dla siebie. Wiara wtedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Wiara przychodzi przez słuchanie. Ale to słowo nie mówi, że wiara przychodzi przez pamiętanie słowa. Chociaż zapamiętywanie jest wielkim narzędziem.
Wiara nie pochodzi ze słuchania dobrego kazania. Chociaż kazanie i nauczanie jest ważne w naszym życiu. Są ludzie, których wiara nie wzrasta w ciągu wielu lat. Dorośli pozostający na duchowym poziomie dziecka. To, czego nauczyli się 50 lat temu, wystarcza im do końca życia. To ludzie, którzy unikają postępu, ale można to wybaczyć dzieciom, ale nie dorosłym. Pozostanie na poziomie dziecka jest prawdziwą tragedią. Początki są zawsze jednakowe. Niemowlęctwo. Niektórych chrześcijan denerwuje, że ci nowi po 5 miesiącach już nie są duchowymi sprinterami. Ale takie myślenie rodzi gumowych chrześcijan. I nieudolnie to spróbuję wam zademonstrować. Załóżmy, że to jest taki nowy chrześcijanin. Można go rozciągnąć, prawda? Ale duży chrześcijanin. I tylko go puść. Z siłą pocisku przylepi się do ściany. Gumowy chrześcijanin. My próbujemy rozciągnąć chrześcijan. Zaraz na początku. Ledwie się nawrócił. Już chcemy mieć takich. A jeszcze ich nadmuchamy. Ale nadęty zielonoświątkowiec. Pomyślicie sobie, antyzielonoświątkowe kazanie. Nie, chcę was tylko sprowadzić na ziemię. Nie można kogoś rozciągnąć w ciągu 5 minut, żeby taki został. To gumowy chrześcijanin. Jeśli przez wiele lat nie zrobisz postępów, to nazywasz się długo wierzącym. Na każdy temat masz swoje zdanie. Lenistwo jest kuzynem niszczającego ducha. Marnuje okazje i zasoby. Metka z ceną lenistwa jest bardzo droga. Jeśli chcemy wychować niemowlęta na dojrzałych ludzi, to musimy im wiele czasu poświęcić. One muszą się uczyć na podstawie praktyki. Nie wolno im odbierać wędki z obawy, że urwie im się ryba, kiedy będą ją wyciągać. Trzeba im dać tę wędkę i niech próbują, aż się nauczą, kiedy się nie zerwie. Nie możemy chronić ludzi przed ryzykiem wstydu czy porażki, ponieważ gdy chronimy ludzi w takich rzeczach, to pozbawiamy ich dreszczyku zwycięstwa, emocji. Kiedy zwyciężą, to jeśli ktoś za nich już to zrobił, to co to za emocja? Ale jeśli ja przez to przeszedłem, jeśli ja odniosłem zwycięstwo, jeśli czegoś się nauczyłem, jeśli wzrastałem i mam kolejny postęp, następny krok już nie jest zachwiany, to jest to wielka satysfakcja. Jest to bardzo budujące. Jeśli podejmuję decyzję, że będę codziennie o godzinie 18 ćwiczyć na jakimś urządzeniu, to co dzieje się najczęściej? O godzinie 17:45 mój organizm wysyła sygnał. A po co się będziesz męczył? A po co tym się zajmować? A odpuść sobie. A jak dzisiaj nie będziesz ćwiczył, co się stanie? No nic się nie stanie. Ale jeśli to było spowodowane, że miałeś zregenerować swoje kończyny, bo na przykład uległy jakiemuś wypadkowi, trzeba przeprowadzić rehabilitację. Potrzebna jest rekonwalescencja. A tego nie robisz, to co? Zostajesz inwalidą. Nie możesz sobie odpuścić pewnych rzeczy. Kochani, rozwój duchowy nie polega też na tym,
że przychodzisz na nabożeństwo i mówisz tak, dajcie mi słowo pociechy. Ilu tak myśli? 80%. Pomódlcie się za mnie, 100%. I zbór to czyni. Ale jeśli nie będziesz w tym czasie czytał Biblii, nie będziesz się modlił, nie zrobisz nic, by pozbyć się swego grzechu, to nie każ tego robić innym za ciebie. Musisz sam dojrzeć. Wzrastasz, kiedy sam ćwiczysz. Wiara w Boga to nie jest magia, która działa za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Wzmacniajcie opadłe ręce, zasilcie omdlałe kolana, mówcie do zaniepokojonych w sercu, bądźcie mocni. Oczekujemy, że dziecko od smoczka przechodzi do małej łyżeczki, a później karmi się łyżką, a nie naparstkiem. Najważniejsze w karmieniu duchowym jest pokarm. I ten pokarm musi być prawdziwy. I nie karmimy się całe życie mlekiem. Pij mleko, będziesz duży. Ale wielu lekarzy już udowodniło, że mleko to dla cielaków jest. Ile razy, gdy podajemy niewłaściwy pokarm, widzimy duchowe niestrawności? Bo niemowlęta spożywają niewłaściwy pokarm. Podano im pokarm rozwodniony lub zagęszczony. Nie dopasowano czegoś do ich czasu rozwoju. A więc pokarm musi być na dany etap strawny. Kiedy ktoś się nawraca, to nie wprowadzaj go, a kto z kim, przeciw komu i po co. A do czego mu to potrzebne? Ucz go podstawowych rzeczy, jak kochać Jezusa Chrystusa. A jeszcze gorsze jest to, kiedy niemowlęta oceniają, co jest bardziej duchowe, a co nie. Wtedy zaczyna się wędrówka za poszukiwaniem duchowości. Albo zakładanie duchowych grup, bo one są bardziej duchowe niż w zborze. Ale my znamy już takie przykłady. Jeden z braci mi zapytał mnie, co to jest z tobą? Odchodzą, bo nie mogą ciebie słuchać, zakładają grupę, robią to samo, co ty. No właśnie mieli taką duchową niestrawność. Ocenili sami, co jest bardziej duchowe lub nie. Pan Jezus podał przykład w Ewangelii. Był człowiek, który lepiej wiedział od Jezusa. On wziął i zakopał swój talent. I co powiedział? Panie, wiedziałem. On wiedział lepiej niż Jezus. I dlatego wiedziałem, żeś człowiek twardy, że żniesz, jak nasz pastor. Gdzieś siał i nie siał tam, chcesz zbierać. Gdzieś nie rozsypywał. Wiedziałem lepiej. I zakopałem. No i został na etapie dziecka. Najczęściej taka duchowość przeradza się w fanatyzm. Wtedy się pojawiają od razu proroctwa, które nigdy się nie spełnią. Będziemy 1000-osobową społecznością. No i tak jest, że już 5 zostało. Wizja. Miej dobrą wizję. Nie decyduj o tym, co jest bardziej duchowe, a co mniej. Pozwól, że zrobią to może bardziej doświadczeni. Ale niemowlęta same sobie pokarm przygotują. Nowonarodzony musi dostać pokarm, który będzie przygotowany. On jeszcze nie jest w stanie go sobie przygotować. A więc najpierw musimy się uczyć, a potem nauczać. Oczywiste jest, że jest to czas przejściowy. Przyjdzie moment, kiedy ten ktoś nauczany też zacznie nauczać. Musimy w rozwoju duchowym osiągnąć pewien stopień dojrzałości, przejścia w wiek dorosły. Pozostanie niemowlęciem jest nieszczęściem. Objawem karłowatości bardzo często w medycynie jest złe funkcjonowanie przyssadki mózgowej. I myślę, że są duchowi ludzie, których też duchowa przyssadka nie funkcjonuje. Nieszczęście polega na tym, że wielu się tym wcale nie przejmuje. Kiedy wasze dziecko się nie rozwija, przejmujecie się najprawdopodobniej. Ale kiedy my się nie rozwijamy albo
obok nas ktoś się duchowo nie rozwija, jakoś to nas nie porusza. Tacy ludzie często potrzebują lulania, noszenia na rękach, bo oni ciągle są na początku. Ciągle trzeba ich karmić łyżeczką. I postawmy sobie pytanie osobiście, każdy z nas, sobie, nie odpowiadaj. Jaki byłby zbór, jeśli wszyscy byliby tacy sami jak ja? Jaki byłby mój zbór? Naszym celem jest wzrost. Chcemy po latach wiary wziąć miarę i zmierzyć, zważyć, nagrać naszą mowę. Odkryłem 3 rzeczy, które powinniśmy robić, albo ja powinienem robić. Wam tylko powiem, a wy możecie zastosować lub nie. Po pierwsze, muszę regularnie uczestniczyć w nabożeństwach w moim kościele. Dziwne, prawda? Kościół nie zbawia. A jak chcesz zwyciężać w pojedynkę? Nawet Gedeon potrzebował trochę ludzi, żeby wygrać. Sam nie. Jednemu dane było Goliat i Dawid. Wyjątkowa sytuacja. Po drugie, potrzebuję osobistej rozmowy z Bogiem każdego dnia. A po trzecie, potrzebuję relacji z wierzącymi w pełnieniu tej chrześcijańskiej posługi wzrostu. Wy jesteście mi potrzebni. Chcę dlatego mieć z wami społeczność. Kiedy tam będę stał przy drzwiach, nie mówcie mi, że to nie wszystko. Że najważniejsze, bracie, to Słowo Boże, modlitwa, kolana. To ja wiem. Ja to wiem. Ale ja potrzebuję was, społeczności, tej społeczności. By wzrastać, muszę być częścią ciała Chrystusa. Gdy ono się zbiera na modlitwę, to ja muszę podjąć wcześniejszą decyzję. Chcę z nimi razem być. Nie czekaj na sobotni wieczór i zaczniesz się późnym wieczorem zastanawiać. Nastawić budzik czy nie? Pójść rano do zboru czy nie? A kto tam będzie głosił kazanie? A to nie będę. Nie patrz w okno, czy jest dobra pogoda. Ale jeśli raz w sercu postanowiłeś, będę, to bez względu na okoliczności idę. Czy myślicie, że mnie się też czasami nie zdarzało, że nie chciało mi się iść? Oczywiście, że tak. Ale kiedyś podjąłem decyzję. Będę z nimi. Czy mi się to podoba, czy nie? Idę, ponieważ wcześniej tak postanowiłem. Nie pozostaw przypadkowi czasu spotkania z Bogiem, czasu spotkania z ludźmi wierzącymi. Nigdy nie zbudujesz drogi do Boga, nie zbudujesz dobrego małżeństwa, nie zbudujesz dobrych relacji, jeśli pójdziesz za światowym prawem natychmiast. Muszę mieć nagrodę. Jeśli tego oczekujesz, nie będziesz miał tego natychmiast. Ludzie są pokiereszowani, rozdarci. Życie ich nie pieści. Żyją z dala od Jezusa. I nie potrzeba żadnych dodatkowych programów. I uznacie może za herezję, co powiem. I nie potrzeba dodatkowych grup domowych. Nie potrzeba. Potrzeba, bym podjął decyzję, że chcę być z tymi ludźmi, którzy chcą tutaj razem modlić się, przeżywać obecność Jezusa Chrystusa. Bo ci ludzie i ja potrzebujemy miejsca, gdzie będziemy uleczeni. Jeśli Bóg nie pozwoliłby trudnym czasom przychodzić na nasze życie, On nigdy by nie pozyskał naszej uwagi. Czy wierzycie mi w to, że niektórzy ludzie muszą mieć zarezerwowane łóżko w szpitalu? Bo dopiero tam na tym łóżku wołają: Panie Boże, o! Słyszę kogoś, czyjego głosu nie znam. Nareszcie wołasz. Panie, jestem tutaj, wyprowadź mnie. Tu cię wprowadziłem, bo inaczej nie miałeś czasu nawet pomodlić się, zawołać. Potrzebujemy czasami miejsca, do którego byśmy z naszej strefy bezpieczeństwa nigdy nie wyszli. Jeremiasz powiada tak: zawróćcie, synowie,
Uleczę wasze odstępstwa. Oto jesteśmy. Przychodzimy do ciebie, bo ty jesteś Panem, naszym Bogiem. Nie cofamy się, ale podążamy do nowych obszarów. Do nowych obszarów duchowego życia. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, powiada apostoł Paweł Filipianom. Jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, zdążając do tego, co przede mną. Nie martw się, że ćwicząc na łyżwach rozbiłeś parę razy łokieć, nos, wargę, ale nauczysz się. Będziesz na nich świetnie jeździć. Tylko ćwicz. Tylko zajmij się wzrostem. To przekłada się na nasze praktyczne życie. Ludzie czasami przeżywają taki ciąg różnych zdarzeń, niepowodzeń. I gdy niektórych zapytać tak i uczciwie odpowiedzą, jeśli są uczciwi, to powiedzą tak. No cóż, pozwoliłem, by pewne sprawy zaczęły się wymykać. Odłożyłem na potem zrobienie tego, co powinienem był zrobić. Nie spędzam czasu na przykład z rodziną. Miałem nadzieję, że problem sam się rozwiąże. Idź, nie cofaj się. U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe, powiada Jezus. Potrzebujemy ludzi dojrzałych, którzy są pomocą niemowlętom, którzy widzą głębiej niż na powierzchni. Nie jesteś wielki, ale Bóg jest wielki. Bóg jest wielki. I chce użyć ciebie, mnie, jeśli wierzymy, że u Boga wszystko jest możliwe. Gdy patrzysz wstecz, zobaczysz, dlaczego tak łatwo się poddałem. Przecież mam wielkiego Boga. Odpowiedź jest prosta. Łatwiej jest zrezygnować, niż wytrwać. O wiele łatwiej jest w czasie kłótni małżeńskiej wyjść z pokoju, niż zostać i rozwiązać problem. Łatwiej jest wziąć czapkę na głowę, wyjść i po dwóch dniach wrócić. Ale już sprawa nie będzie rozwiązana. O wiele trudniej jest zostać na miejscu. O wiele łatwiej jest w niedzielny poranek w szlafroku przy kawie oglądać przez internet nabożeństwo, niż uklęknąć przed Bogiem w kościele, czy stanąć przed Bogiem i czekać cierpliwie z nadzieją, że On da odpowiedź. I jestem wam wdzięczny, że nastawiliście swoje budziki, że podjęliście taką decyzję, że jesteście tutaj. Bo tu chcemy przeżywać Bożą obecność. Łatwiej jest przestać iść za Jezusem, niż przetrwać bolesny proces codziennego poddawania się Jego woli. O wiele łatwiej jest powiedzieć, nie dam rady, nie chcę, to za dużo. Zbyt wiele rzeczy już mnie spotkało. Oczywiście, że to jest łatwiej, bo mnie jest też tak łatwiej powiedzieć. Ale dużo trudniej jest powiedzieć, nie, nie poddam się, mam wielkiego Boga. Wytrwałość jest jedną z najpoważniejszych cech chrześcijanina. Nigdy nie wygrasz jednak na loterii naszego chrześcijańskiego życia, naszej duchowości. Nie można kupić ani wynegocjować. Bóg powiada, nie cofaj się do początków, ale wkraczaj w nowe obszary życia z Bogiem. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca. Nie należymy do tych, którzy zaczęli start, ruszyli i popełnili falstart, cofają się do startu, a jesteśmy z tych, którzy idą ciągle do przodu, odkrywając Boże działanie, Bożą pomoc, Boże funkcjonowanie w naszym życiu, jeśli podjąłeś decyzję. I kiedy ciało twoje mówi nie, to jest podjąłem decyzję. Ja podjąłem taką decyzję 22 lipca 1963 roku i od tamtego czasu powiedziałem, nie ma już powrotu wstecz. To jest moje życie. I wierzę, że tak wielu z was może odwołać się do takiej
decyzji do takiego dnia. Dlatego nie wracam do początków, ale szukam zawsze nowych Bożych rozwiązań, Bożego prowadzenia, Bożej łaski. I wierzę, że wtedy nie będziemy wśród tych gumowych chrześcijan, wśród tych, którzy wiosłują tylko pod muchem wiatru, żaglówki, ale parowce. Pamiętacie, kiedyś powiedziałem, jesteśmy jak buldożery. Gdy inne maszyny tylko powierzchownie zbierają i równają teren, buldożer wyrówna aż do podłoża twardego. I czasami musimy tak postępować z naszym życiem. Nie pozwolę, by diabeł mnie oszukiwał, bo jestem dzieckiem Bożym. A on zapłacił najwyższą cenę za moje życie, które ma czynić postępy. Niech nam w tym Bóg pomoże, abyśmy dziś Jego imię uwielbili. Dlatego pominąwszy początki nauki, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając, nie dokonując fal startu, ale postępujcie w cierpliwości przez wiarę, dziedzicząc obietnicę. Amen.